W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury została otwarta wystawa prac Andrzeja Grendy, Zdzisława Olejniczaka i Marka Pokutyckiego. Artyści prezentują grafikę, rysunek i malarstwo. Jak podkreśla Ryszard Kucap, kierownik Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury, to artyści bardzo znani i wszyscy szkolą młodych adeptów rysunku i grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Są też wcześniej, przed laty, absolwentami tej uczelni i przeszli te wszystkie szczeble akademickiej drogi, kariery i są dzisiaj profesorami zwyczajnymi na tej uczelni, tam wykładają, no i kolejne młode pokolenia artystów przygotowują, wychowują, kształcą. Na wystawie w Dębicy przedstawiają interesujące, charakterystyczne kompozycje rysunkowe i graficzne. Kilka technik graficznych, no i rysunek, który to jest już tam na granicy wirtuozerii. Trzeci z artystów, no to, którego gościliśmy już tutaj przed laty w Galerii Sztuki, Marek Pokutycki, no także należy do grona tych wybitnych rysowników, którzy wszyscy trzej panowie prezentowali swoje prace na bardzo licznych wystawach w kraju i za granicą, są laureatami nagród, wyróżnień. Wystawę można oglądać do 10 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17.